Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł niezrzeszony i kandydat na prezydenta Warszawy, popierany przez Platformę Obywatelską. Dzień dobry. Kandydat na prezydenta Wrocławia. Wrocławia, przepraszam bardzo. Przyjechałem specjalnie z Wrocławia, żeby porozmawiać ze słuchaczami trzeciego programu radia. Ale zdecydowałem się kandydować na prezydenta Wrocławia i oddać do dyspozycji wszystkie swoje kompetencje mieszkańcom miasta. Zanim pan odda wszystkie swoje kompetencje mieszkańcom miasta, to zacytuję dzisiejszą wypowiedź Grzegorza Schetyny dla Gazety.pl. Grzegorz Schetyna powiedział tam, lider Platformy Obywatelskiej, że potrzebne jest budowanie szerokiej, wielkiej koalicji sił demokratycznych, w których zmieszczą się razem i pan, czyli Ujazdowski i Nowacka. Od, że tak powiem, prawa do lewa. Będzie pan budował wspólną formację razem z Barbarą Nowacką? Zdecydowanie tak, dlatego że w Polsce stały się rzeczy nadzwyczajne po 2015 roku i nie można spoglądać na rywalizację polityczną tak, jakby ona była zwykła. Chcę powiedzieć, że ja w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość sprzeniewierzyło się swoim zobowiązaniom wyborczym i doprowadziło do zniszczenia autorytetu i niezależności Trybunału Konstytucyjnego, najpierw próbowałem doprowadzić do kompromisu w tej sprawie. Potem broniłem Trybunału Konstytucyjnego publicznie. Wreszcie złożyłem rezygnację z członkostwa w partii, bo traktowałem tę rzecz jako absolutnie nadzwyczajną. I tak traktowało ją bardzo wielu obywateli. PiS jest formacją po 2015 roku, która zniszczyła demokrację konstytucyjną, dzieli Polaków na lepszych i gorszych, prowadzi politykę opartą na dzikiej rewolucji kadrowej i mamy prawo temu się przeciwstawić, budując w wyborach samorządowych bardzo szeroką koalicję. A ta koalicja w ogóle ma jakieś granice? No bo rozumiem, że jeśli już może być Barbara Nowacka, nie, Robert Biedroń na przykład też mógłby tam być? W tej koalicji w przypadku demokratycznych. Pan prezydent Biedroń sam lokuje się poza tą koalicją. Ale gdyby się ulokował wewnątrz niej. Wydaje mi się, że chciałby być liderem lewicy. Ja uważam, że koncentracja sił o różnej barwie ideowej w sytuacji, w której mamy do czynienia z destrukcją rządów prawa, z centralizmem uderzającym w prawa samorządu, o tym możemy dłużej porozmawiać, jest absolutnie zrozumiałą reakcją, bo w wyborach samorządowych chodzi przede wszystkim o to, żeby ocalić polską samorządność przed praktykami centralistycznymi Prawa i Sprawiedliwości. I w tej sytuacji jest rzeczą zupełnie oczywistą, że powstaje bardzo szeroka koalicja o różnych barwach ideowych, bo sprawa jest kluczowa. Sprawą jest obrona samorządności, obrona tego, byśmy się w naszych miastach mogli sami rządzić. I rekonstrukcja, odbudowa rządów prawa z pożytkiem dla obywateli. To jest elementarz, bo PiS nie jest reakcja na zwykłą politykę Prawa i Sprawiedliwości, tylko na rzecz absolutnie nadzwyczajną. I chcę powiedzieć, że zareagowałem na nią już w pierwszej fazie tego, jak PiS postępował z Trybunałem Konstytucyjnym i swój udział w wielkiej koalicji w obronie samorządności i odbudowy rządów prawa traktuje jako zupełnie naturalny. Dobrze, pan poseł wspomniał o tym, że mamy do czynienia z sytuacją absolutnie nadzwyczajną i że to jest ta sytuacja, która wymusza zmianę swoich stanowisk. No ale przypomnę, że po 2010 roku mówił pan też o sytuacji nadzwyczajnej, która z kolei nadzwyczajność polegała na tym, że pan do PiS-u wrócił. Czy to nie jest, że tak powiem, pewnego rodzaju utrata zdolności widzenia, co znaczy nadzwyczajność? Nie mówiłem w kategoriach nadzwyczajnych. Ja przed 2015 rokiem nieraz wskazywałem na słabości poprzednich rządów, ale chcę powiedzieć, że zawsze robiłem to w interesie... Ale wrócił pan w 2010 roku do Prawa i Sprawiedliwości. W interesie publicznym, to po pierwsze. Po drugie, wielokrotnie szukałem linii porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Tonowałem napięcie polityczne, a wtedy, kiedy byłem ministrem kultury, budowałem instytucje takie jak Muzeum Historii Polski czy Centrum Historii Zajezdnia we
Wrocławiu w formule szerokiego dialogu i porozumienia z Platformą Obywatelską. Tę sytuację uznaję za absolutnie kluczową. Tak, ale ja to przypomnę w takim razie parę pańskich opinii na temat Platformy Obywatelskiej, skoro tak pan budował razem to porozumienie, że rządy Platformy Obywatelskiej są pasywne, bierne, wstrzymują polski rozwój, pozwalając na patologię w życiu publicznym, nieobecne tak naprawdę podmiotowo w Europie. Podstawową odpowiedzią jest wytworzenie alternatywy dla tych rządów, tak negatywnie przez pana ocenionych, i że tą alternatywą może być tylko Prawo i Sprawiedliwość. Proszę pana, powtarzam raz jeszcze. Wskazywałem na słabości rządów Platformy Obywatelskiej, na to, co nazywałem w tamtej wypowiedzi pasywnością, niedostatecznym wykorzystywaniem szansy w polityce europejskiej. Ja tego nie cofam. Ja tego nie cofam. Natomiast to, co się stało po 2015 rokiem, jest absolutnie nadzwyczajne. Ja widzę dzisiaj swój obowiązek, jeśli zastanawiam się nad tym, jak jako obywatel, jako polityk mogę przyczynić się do wyzwolenia kraju z rządów Prawa i Sprawiedliwości, to wspierając główną partię opozycyjną, na to się absolutnie zdecydowałem. Uważam, że nie powinienem stać z boku, nie powinienem być niezależnym recenzentem, powinienem ze względu na odpowiedzialność publiczną wesprzeć główną partię opozycyjną, bo dziś ona tylko może przywrócić fundamenty demokracji konstytucyjnej i racjonalną politykę polską. A to nie jest trochę dziwne, panie pośle, że najpierw wyzwalał pan z Prawem i Sprawiedliwością Polskę spod dominacji nie Platformy? Nie wyzwalałem. Teraz... Ja nie toczyłem, panie redaktorze. No, ja nie toczyłem, panie redaktorze. Panie redaktorze. Nie, po pierwsze, ja nie toczyłem z nikim żadnej walki. Po drugie, nie wyzwalałem kraju z rządów Platformy Obywatelskiej. Nie uczestniczyłem w totalnych wojnach. Nie uczestniczyłem w wojnach ideologicznych. Nigdy nie posługiwałem się językiem odbierającym komukolwiek przymioty moralne. Byłem politykiem, który tonował napięcia publiczne. Tak, ale jednak jak się popatrzy na te pańskie wcześniejsze wypowiedzi, to jest oczywiście kwestia dotycząca języka. Ja nie twierdzę, że pan posługiwał się językiem odbierającym jakieś przymioty moralne, ale wszystkie te oceny na temat Platformy były radykalnie negatywne. Przez system Tuska rozumiem system, który zachęca do niekompetencji, do nieodpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. No przecież to są bardzo mocne wypowiedzi. Z nimi pan walczył po stronie PiSu, a teraz pan, rozumiem, będzie walczył z Platformą przeciwko ale PiSowi. Proszę pana. W Polsce 2015 rokiem zdarzyło się coś absolutnie nadzwyczajnego. To no nie zdarzyło się to, że PiS wygrał wybory. Nie, absolutnie nie. Mamy do czynienia z zupełnie nowym typem rządu, ze zbudowaniem władzy absolutnie monopolistycznej, władzy skoncentrowanej w ręku jednego człowieka, nieszanującej prawa, dzielącej wspólnotę polityczną, rozdzierającą wspólnotę polityczną, władzy porzucającej w ogóle jakąkolwiek racjonalność na arenie europejskiej. A czy wydaje ja mam się, rozumieć, że pańska wydaje krytyczna ocena a propos Platformy się wydaje mi się, że, się wydaje już mi się, że każdy, nie sprawdza? Rzetelny obserwator sceny politycznej musi dostrzec, co się stało. Ja odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości, tocząc samotnie bój w obronie Trybunału Konstytucyjnego, nie rachując na żadne perspektywy, i dzisiaj podejmuję się dwóch zadań. Ja nie przechodzę do Platformy Obywatelskiej po to, żeby mieć gwarancję obecności na listach, gwarancję kariery politycznej. Mając poparcie Platformy Obywatelskiej, zyskuje pan poparcie w wyborach na prezydenta Wrocławia. Wybieram najbardziej pożyteczną formę współpracy z opozycją, pożyteczną i ryzykowną dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że jestem gotów zrobić wszystko, żeby uchronić Wrocław przed chorobą, która toczy kraj pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, obronić prawa samorządu terytorialnego i pomóc Platformie Obywatelskiej w tworzeniu programu, zbudowaniu alternatywy ustrojowej, która nie będzie się żywiła sentymentem do czasów sprzed 2015 roku, tylko będzie łączyła odbudowę rządów prawa z rzeczywistą naprawą Rzeczypospolitej. To jest to, co chcę wnieść do prac
opozycji parlamentarnej z przekonaniem, że ona może zwyciężyć w wyborach. Ja nie żądam żadnych gwarancji dla siebie, oddaję się do dyspozycji wyborców. Wierzę, że wygram wybory na prezydenta Wrocławia. Ale panie proszę, co to znaczy nie żądam żadnych gwarancji dla siebie? No, Dlatego, że to są jedyne wybory, jakie staję. Panie redaktorze, to są jedyne wybory, w jakich staję. No ale jak pan w nich wygra, mając ze sobą poparcie najsilniejszej partii w tym regionie. To są jedyne wybory, w jakich staję. To jest to samo, co gwarancja. Wszyscy inni kandydaci się asekurują. Dla bardzo wielu kandydatów wybory na prezydenta Wrocławia to są wybory, które mają na celu promowanie nazwiska. Dla mnie to są jedyne wybory, w jakich staję, dlatego że traktuję pracę dla Wrocławia jako... Jedyne na razie. Jedyny w ogóle. Dlatego, że jeśli przegram, zamykam karierę polityczną. No tak, ale jak pan wygra, to przed panem cały czas kariera polityczna jest otwarta. Przede mną jest ciężka praca dla miasta. Ciężka praca dla miasta, a nie kariera polityczna. Ciężka praca dla miasta, a nie to, co pan nazywa karierą polityczną. I to jest bardzo... Ale ja nie mam nic przeciwko karierą polityczną, tylko mówię, jest, panie redaktorze, pan redaktor to przedstawia w roli trochę takiej ofiary. Nie mam nawyku i tendencji do cierpiętnictwa. Chcę powiedzieć tylko tyle, że wybieram pożyteczną formę współpracy z opozycją związaną z moim ryzykiem. Z ryzykiem i z oceną wyborców. Nie z oceną kierownictwa partii, tylko z oceną wyborców. Dobrze. Duża część również mediów, nazwijmy to liberalnych czy lewicowych, mówi o panu jako o ultrakonserwatyście, który wchodząc, zostając prezydentem Wrocławia, może dramatycznie zmienić wizerunek, pozycję Platformy. To może spróbujmy sprawdzić ten ultrakonserwatyzm. Gdyby pan był dzisiaj posłem w Sejmie, i miałby pan do wyboru głosowanie za obecnym projektem zmian w ustawie aborcyjnej. Jak by pan zagłosował? Mówiłem o tym już wyraźnie. Jestem rzecznikiem utrzymania kompromisu. Czyli niczego by pan nie zmieniał? Tak, nie zmieniałbym. Uważam, że ochrona życia w obecnym kształcie jest satysfakcjonująca i rekomendowałbym prace edukacyjne uwrażliwiające na ochronę życia. Nie zmieniałbym tego. Partia Nowoczesna przygotowała projekt ustawy o związkach partnerskich. Pan by taki projekt poparł, odrzucił? Uważa pan, że jest potrzebna zmiana w tej sprawie? Panie redaktorze, ja nie jestem kandydatem Nowoczesnej, od tego zacznijmy. A nie, ja nie wiem, że pan jest kandydatem Nowoczesnej, ale Nowoczesna jest częścią tego wielkiego obozu sił demokratycznych, o których pan wspominał, więc staram się zbadać. Nie zagłosowałbym za związkami partnerskimi, szczególnie w sytuacji, w której otwiera się takie rozwiązanie, w której one mogły być porównywalne do rodziny, tak? Natomiast gdyby w przyszłości rozważać ustawę o osobie bliskiej, czyli nie ustawę o legalizacji związków partnerskich, tylko ustawę o osobie bliskiej, także część środowisk chrześcijańskich rozważała taką ustawę, to byłbym gotów rozważyć poparcie dla takiej ustawy. Teraz już przechodzimy na, że tak powiem, poziom miejski, czyli wrocławski, a nie ogólnokrajowy. Zostaje pan, załóżmy, prezydentem Wrocławia, pojawia się propozycja Parady Równości. Pan by taką pozycję poparł, odrzucił? Tak, wrocławskie niebo będzie, pod wrocławskim niebem będzie wolność ekspresji wszystkich tendencji, wszystkich poglądów, wszystkich manifestacji, poza tymi, które sieją nienawiść do innych, tak? No, poza postawami skrajnymi, które sieją nienawiść do innych. Czyli na przykład, czyli rozumiem, że gdyby była Parada Równości, to pan by zgodę na to wyraził, a poszedłby pan też w tej paradzie, pokazując swoje poparcie dla wolności ekspresji? Nie, dlatego, że obowiązkiem prezydenta miasta jest integrowanie wspólnoty, tak? Jest otwieranie przestrzeni wolności. Tak, nie ma najmniejszych wątpliwości, że taką przestrzeń otworzę i będę też dbał o to, żeby miasto i władze publiczne okazywały wszelkim mniejszościom szacunek. Natomiast nie jest zadaniem prezydenta uczestniczenie w poszczególnych manifestacjach, dlatego że prezydent jest kimś, kto ma jednoczyć, łączyć wspólnotę, tonować napięcie światopoglądowe i otwierać przestrzeń wolności. Dobrze, czy to się uda, czy to się nie uda, o tym się przekonamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościem był Kazimierz Jazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat ze wsparciem Platformy na prezydenta Wrocławia. Dziękuję bardzo.